Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Center 2022, już nie no 22, no wiadomo, nie. Czyli się w na osadzie, jak widać. Dzisiaj lecimy sobie na żniwa, pszenicy i będzie obornik. A w kolejnym odcinku, nie wiem, pewnie orka po oborniku i zobaczymy, co się jeszcze się da. Może jakieś bronowanie jeszcze, żeby tą orkę zaraz zaciągnąć. Nie wiem, pomyślę. Chyba, że bronów nie mam już, chyba. Nie wiem, zobacz, pomyśl. Oczywiście kombajn tutaj zostawiam. Znaczy kombajn, no wózek. Trzeba się jakoś rozłożyć. No i dobra. Zapinam header raz, dwa i jedziemy kosić tą pszenicę. Od tego pola? Przyjmy się, czy od tego pola zaczynać, czy nie. No, no, może być w tym. Oczywiście na sieczkę walę wszystko, no bo nie potrzebuję słomy. Bo słomy mam tyle w tym stogu jeszcze, że on tam wytrzyma i wytrzyma to słomo. No i tutaj będzie rzepak zasiany, więc... Tutaj muszę w miarę szybko się ubijać z tym polem, żeby to szybko skosić, zaknoić, zaorać. I potem bronowanie i siew i wałowanie, no to będzie. Będzie roboty, że na kolejnym odcinku będzie. Bo dzisiaj tylko żniwa i obornik mam zaplanowany. Oczywiście jest odcinek na piątek, ja nagrywam to w sobotę, więc tydzień do przodu. Więc jest gitara. Nie ma lipy. Ja jeszcze na odcinek na niedzielę nie mam. Na odcinka na niedzielę nie mam nagrane, a już na piątek nagrywam. Trochę się rozchorowałem, dlatego przepraszam, że przez ten tydzień będą takie odcinki z katarem, no ale trudno. Odcinek musi być. To, że taki odcinek będzie, to trudno. Przepraszam. No ale to przez cały tydzień sobie takie odcinki słyszeliście. Od wtorku samego. No w sumie tylko trzy, nie? No bo wtorek, czwartek i piątek. Bo reszta to są timelapsy. Więc to tam nie ma problemu. Jeśli najgorsze są te głosowe do nagrywania, no bo... Bo tam timelapsa to wiadomo, tam sobie siedzę cicho i wyrąbano, tak? Ja w głosowym to zawsze trzeba coś gadać ciekawego. Ja mam, że dwie tony już od zbiorniku, więc... Dosyć oddaje ta przyjęta. Ogólnie myślałem sobie, żeby case'a zapiąć na przyczepę, ale jednak... Stwierdziłem, że tutaj musi być akcja szybka, siewy. I będą wały potrzebne, więc nie odczepiałem case'a. Więc na pewno na siewach zobaczycie i case'a. Tak sobie teraz zachodzę pamięć, że od tego czasu sobie kupiłem Kubotę i John Deere'a. No to już case'a nie używałem. No czwórkę używam, bo wiadomo, do przyczepy, tak? Czwórkę do przyczepy, a siódka jest tylko przy paszowozie. No ciągnik do paszowozu też musi być, to minus 200 na koncie. W poprzednim odcinku miałem jeszcze 400, więc... Myślę sobie, czy nie dodać sobie tego moda na... Na codzienne sprzedawanie mleka. Bo to by było chyba nawet lepsze. Bo mleka mam 14 tysięcy litrów już. No i jutro ma być to ta najwyższa cena, nie? Więc jutro będzie na pewno sprzedaż. Będą dużo realniej by to wyglądało, jakby codziennie to mleko było sprzedawane. No i tak to wygląda, nie? Promocji też nie ma jakichś ciekawych dzisiaj. W sumie trochę za szybko wyjechałem bez Usmaranu, no ale dobra. Ewentualnie mogę przewinąć na dziesiątkę, żeby było.
No, minus 65 zostało na koncie, widzicie. Jednak ten wiatr jakiś jest, nie? A promocja coś tutaj kładnie, dobra, tylko znika. Dobra, że nie będę wjeżdżał kombajn, ten ciągnikiem na pole, bo bez sensu. Czyli ja teraz sobie przez tą granicę przejadę, nie? Przez asfalt. Dwa kółka i 80% zbiorników, no to ładnie, ładnie. Tutaj na pewno wapno trzeba będzie dorzucić. Nie, nie, pecha dobrze jest, dobra, to za co tylko nie ma. Aha! Aha, 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 to dlatego ta wszystko tak słabo daje. Bo tu azotu nie było. Ja zapomniałem w ogóle o tym. Nie, 20 kg azotu na 180, no to faktycznie. Ha. Myślałem, że się zmieszczę. To faktycznie wtedy. Mówię, dlaczego tak słaby prąd nagle się zrobił, skoro tu wszystko było. No i tak się okazało, że no to nie było. No dobra, no. Trudno. Nie było to nie było, no. A i tak dość ładna sobie ta przyjca. Na to, że azotu nie miała. Nawet nie wiedziałem o tym, że azotu nie ma. Ej, kurde, czy to pH jest takie słabe, bo teraz patrzę na ten prąd. No wchodzę na pole? Nie no, pH jest w porządku, nawet doskonale tam było. Tam było dobrze, albo doskonale, coś takiego. Więc mówię, coś tu nie gra. Czyli tak naprawdę to, co zostało po kukurydzy, ten azot, te 15 kg, co tam było, to tylko tyle było. W ogóle tu zapomniałem, że tu trzeba nam dostać. Nie no, naprawdę zapomniałem. Ale dobra, no trudno. Było minęło, tak. Coś tam z pszenicy, coś tam da tej pszenicy, ale... Ale w topa jak diabł. Przynajmniej szybko będzie skoszone, bo nie będzie tak sypać. Będzie 7+. No ale dobra, no straty też muszą być, tak? Jakieś. Straty też jakieś muszą być, panowie i pani. No mówię, raz, dwa, skoszę te dwa pola. Kombajn. Pewnie bym musiał na polu zostawić, tylko że tam chciałem, bo... A nie, dobra, to tam na tamte pole, na tamte pole nie będę rzucał obornika i tyle. Tam gdzie stoi teraz czwórka i wózek. Serio? Na razie ile w ogóle dam radę tego obornika zrobić. Ile pól? Bo cztery pola na pewno mam przygotowane pod obornik. Może nawet w sumie więcej mogę, bo po rzepakę wszystkich mogę już dalej gnoić, nie? Bo obornika mam też pełno. Obornika też mam pełno, więc... Nie ma to tamto. Miałem chyba 80 ton, albo 60 ton obornika, coś takiego. Wiem, że dość dużo miałem tego obornika, więc... Chyba ja wiecie, też mam pełno, ten... Bacher, jak to się mówi. No zbiornik na grzewicę, no. Nie mam gdzie tego wylewać nawet. Tak się zastanawiałem, czy nie sprzedawać powoli tej gnojowicy. Chyba tak trzeba będzie zrobić. Niby za 100 jest.
No to za stówę. No to bym miał 5600, tak? Dobrze, ty, to 5600 to nie jest taka duża kasa. Bo 5600. A obory po ile jest? Jak się kawałki? Czyli by dostało się. Jakby dostało 5600, to by nie było takie głupie. Dobra, jadę się wysypać i zaraz na kolejne pole przejeżdżam na tamto. 12.06 było, czyli jest 11 minuta odcinka, tak? No tak by wychodziły. No. Bo było 12.06 jak zacząłem, to dobrze pamiętam. Powiedziałem. Skoszę te pole jeszcze jedno i będę obornik rzucał, tak? Najważniej chcę sprzynicę sobie skosić. A obornik to tam mogę po cinku sobie rzucić. 7600 z takiego pola bez azotu. Na pewno by była przyczepa. Tak by była przyczepa, ale tylko z 7 ton, no ale droga. Muszę jak najszybciej te pole 24 kupić, bo... Denerwuje mnie to przejeżdżanie kombajnu. Znaczy nie chcę za kombajnem, ale... Przydałoby się to 23 powiększyć, a to 24, nie? To jest fajna robota do tego. Nie wiem, tutaj akurat droga musi zostać. Ale to 66 tutaj do tego 67 można było podłączyć. Tego krzaka wyciąć. Albo to zrobić tak naokoło jakoś. Żeby te krzaki były w środku. To też nie jest głupi pomysł. Oczywiście bizon na razie zostaje, tak, no bo to jest nieuniknione. Bizon musi być. Przez jeden sezon, może dwa i wtedy będzie zmiana kombajnu, bo tu mam 5 metrów header, no to już tak... Może nie na szóstkę, ale na siódemkę już by się przydało coś zmienić. Na 7 metrów header, nie? Zobaczę. 5 godzin ma bizon, więc trochę sobie pokosi ten bizon też. Ale to fajnie, bo ja lubię żniwa. No i tak jak mówiłem, nie? To też fajne jest to, że ja mam tyle upraw. Więc mam teraz pszenicę. Teraz będzie jakaś orka, uprawa, siew. Jakieś gnojowice i oborniki w międzyczasie. Potem zbiór soi, nie? I po soi wiadomo. Soi znowu jakieś obornika, bo gnojowica. Talerzewanko na pewno. Może siewy jeszcze. No i wtedy znowu przewijamy do wiosny. Zastanawiam się, czy siać kukurydzę na ziarno, czy nie. Niby siewnik mam do kukurydzy, więc czy jakieś pole trzeba było zostawić, nie? No, pół zbiornika na objeździe w koło, a tak bym miał pełny. Jest to okej. Po co ten telewizor graje? Nie graje. Ty jesteś zakaczony cały! Co ty nie powiesz? No to właśnie, No tak półkrąg, bo też trzeba tutaj kosić, bo wtedy będzie chyba najszybszy sposób. Podoba mi się też, że flet idzie trochę inną zasadą niż choćby rok. Więc to jest tyle dobre.
choćby Eren prawdopodobnie już skończony. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jest sobota, dzisiaj będę takiego. Tą serię. Ja tak naprawdę może w tym odcinku jeszcze grać. Głosowe. No, muszę Lengrafta i M-Kriga tylko nagrać. Jest to fajnie. To się da. Przyczepy było na koszale. Dobra, wróciłem. No, czyli tak jak mówiłem, Elegrada muszę nagrać jeszcze i M-Krika. Ale to wieczorem, bo wiadomo, wieczorem będę wolna, tak. No teraz też jest, ale... Teraz wolałbym chyba ogarnąć sobie jednak FSA 15, timelapsa. Bo wiadomo, że jak timelapsa nie będę... Muszę na sumie... Wiadomo, no, jak go nagram, wyrenderuję, nie? To też już 3 godziny miną. Czyli 3 godziny to już by była w pół do czwartej i zanim ja to wrzucę. Te ze 3 godziny pewnie. Czy no taki timer wschodzi 6 godzin, tak? To 6 godzin, no to, no to już w pół do siódmej będzie. Na szczęście głosowe odcinki trochę szybciej się nagrywa. Bo to tam tylko 40 minut pogadasz i wrzucisz 40 minut. Więc to jest roboty... Półtora godziny gdzieś, nie? To jest gdzieś półtora godziny na jeden odcinek. Znaczy chodzi z nagraniem i wrzucaniem na YouTube'a. Bo to jest półtora godziny, a 5 czy tam 6 godzin to jest różnica. No ale teraz M-Klika nie mogę nagrać, no bo save'a nie mam ogarniętego. Więc jakbym się renderował tamten odcinek, to bym musiał save'a ogarniać tego z M-Klika i... Na pewno bym musiał dokończyć żniwa, z tego co mi się wydaje. No tak, będę musiał tam żniwa dokończyć i zacząć chyba marchew kopać. Spoko robota, spoko. Co coś się wymyśli. Już Petro działa. Petida. Co? No. A ta czerwona z tym smokiem do pracy? Znaczy, no... Nie do końca. No to zaraz już poskładę sobie. Dużo roboty na pracy. A ja? A dużo ich jest? Teraz już wyjść. A ja? Kiedy ja? Ja tu chyba kombajn nawet ściągnikiem zostawił, bo ja sobie myślę, że chyba nawet tu nie dojadę z zawodnikiem.
bez wyjazania za. A delikatnie mi się spieszy. Tam mam dwa fajne pola. Do gospodu mam przecież dużo pól do rzucania, więc... No zobaczymy, zobaczymy. Jednak sobie przyjąłem tę strategię na około koszenia, bo jest trochę szybciej. Czyli na pewno twoje też? No. Jeszcze raz nie idziemy tutaj, bo to myślę, że na to, bo ci włożę też te... Jo. Pasy. Nie wiem, czy to Holberon nagrać do końca bo... No to masakra. Nie dobra, takie trójkąty nie są do skoszenia. To się da. Już mam plan na kolejną serię. A to nie po flecie, tylko... Ciekawe, czy w tym roku uda mi się fleta skończyć. Zależy, jak się będę rozwijał. Już teraz jest trochę szybciej, będę mógł pójść. Bo on ciągnie 40 koni, więc już trochę robotka idzie. Nie? Muszę sprawy marzec. Masz to jeszcze. Tu masz skryć swoje. To nie wejdzie. Dobra, 15, 16 to na auta. 16 tak by dało z 23 na pewno. Nie, no ja mam bardzo mały pól tutaj kupiony. Dlatego jest ta soja zasiana, czy tam mówi, jak to woli. Jadzie obory, chodź. To też trochę zejdzie, co obory się zaduje. To jest raz, dwa. 18 ton, więc trochę dłużej będzie. Każda po tonie, więc... Trochę tego obornika pójdzie. O, jeszcze rozsiewasz mu tutaj. A w tym sezonie go na pewno użyję, no bo nawias na jakiś mały... Znaczy, niech zrobię sobie z nawozu. Bo raczej obornikiem nie uda mi się wszystkiego zrobić. Na 100% azotu. No i szybko idzie napełnianie, no bo już 4 tony ponad. Pewnie tylko jeden rożytyk uda mi się zrobić na cinku. Tak mi się wydaje, że chyba tylko jeden się uda zrobić. Dopiero jedną trzecią rożytyka załadowałem.
tego swojego trochę przed odcinkiem naładować. No ale dobra. Każdy wie, jak się ładuje poza odcinkiem obornik. Podjeżdżasz, klikasz R i się ładuje sam. No na odcinku ten chciałem trochę realnie zrobić. Więc. Dziewięć czterysta już. Chyba kosiarkę widzę, że pukłem, bo coś jest przestawiono. No raczej na pewno. Wiem, że tylko naprzód ładuję, no ale... Tak akurat mi pasuje pod kółka. Lebuch. No, 12500. Jeszcze 5 łyżek i koniec. Widzicie, no ja biorę sobie pryzmę, a tam w ogóle nic nie bywa. Tyle jest tego towaru nawalone tam. Tu mogę brać i brać, a tu nie ma końca. Zresztą zaraz nawet podejdę, zobaczę, czy tego jeszcze obornika jest. Jak tylko skończę ładować. Szesnaście i pół tony już. Jeszcze jedna łyżka i będzie pełno. Dobra, jak to wygląda? Ile z tego obornika? 61 ton jeszcze. No to dobrze mówię, że było 80. No i dobra, nie no, tutaj nie będę jeździł z obornikiem, bo tu stoi Kubota. Umiałem po poprzednim odcinku zrobić to, ale stwierdziłem, że jednak dzisiaj rano tak sobie wszedłem na serwer, a czy rano, no wszedłem przed tą 12, bo wynagram sobie fletal i F sobie wrzucę epic. Ja trochę się cieszę. No i tak wyszło, że... No to jest to, co mówiłem, że tutaj animacja działa na oborniku. Ile plus 80 daje, więc spoko. I tutaj będzie pszenica, bo był rzepak. Więc 180, no to resztę sobie nawozem dorzucę. Bo tak bez tego ile jest? 20, a z tym jest 100. 105, no dobra, to 70 kg za to będą się dorzucić. To się da. Trochę tego abonika pójdzie, więc... Więc w sumie dobrze, że pójdzie, no bo mnie to bardzo cieszy.
No ale gnojówkę to będę musiał sprzedać, no bo nie będę miał co z nią zrobić. Chyba ją sprzedam na kolejną ci niech tą gnojowicę, bo... Trochę w sumie go katuję na ten miał 4, no ale... No ale okej, okay. Niech będzie. Nie no, fajnie to dzisiaj azotuje. Bo tutaj nie ma czegoś takiego jak podwójne dawki, nie? To jest tylko automatyczne dawkowanie, dobra. Ja idę jeszcze do pani. Dobra. No i rozrzutnik prawie, że na hektar pójdzie, nie? Bo tu jest hektar. Czy tam 93 ary, coś takiego. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie przestawaj z tym błotnikiem. Oj, tu będzie fajna oreczka, nie? W kolejnym odcinku. Chyba nawet sobie case'a zapnę, albo może czwórką sam porom. Pomyślę. Na pewno coś będę musiał przed odcinkiem zaorać. Tam pod rzepek to chyba sobie zaoram przed odcinkiem, tak sobie myślę. A tutaj sobie założę pod... na odcinku. Albo tu sobie zaoram przed odcinkiem, a tam będę na odcinku. Może jedno pole założę tamto, albo pół. Nie wiem, zobacz, no bo na pewno chcę jeszcze tam talerzywę pociągnąć. Znaczy nie talerzywę, tylko ten. Na pewno chcę bronę jeszcze tam pociągnąć na odcinku. No i wtedy wiadomo, nie? Po bronowaniu siew, a po siebie fały. Więc to też będzie tam dosyć długi odcinek. Dobra, 3700 zostało. To 5 kilo to jest aktualnie, więc elegancko. Jak 105 kilo, tutaj daje też 80 kilo, więc... Tutaj będzie chyba więcej, bo to jest 70 za to. Tu może być po 180 coś takiego. Tak szybko patrząc, ale zaraz wyjdę jeszcze, to zobaczę dokładnie. To co ja chciałem kupić. I może mi się nawet uda. To jest też ciekawe pole, nie? Ale ta soja fajnie by było, jakby się udało kupić. Za mleko, najlepiej. 75 tysięcy, nie wiem, bliżej. Ile tam psa? 0,75. No, to jest potem. Ale fajna gleba tam jest. Nie no, bo nie kaczę jak najwięcej capowań, bo to daje mi punkty środowiskowe. No i też oszczędność nawozu, nie? I tak ja mam tego obornika tyle, że ja nie mam co z nim robić, więc... Co jest? Czemu go tak przerywa? Co się stało? Ej, no co jest? Coś się zbugowało. A jeden rożytek na pewno tak, no i zobaczę jak to wygląda poza odcinkiem. Tak to wygląda mniej więcej poza odcinkiem.
No a nie, musimy nawet ten sobie Wojtek. To jest bardzo fajna opcja. To mi się tak podoba. 42 tony obornika jeszcze. No może. Może uda mi się w sumie ten cały obornik rozwieźć na wszystkie pola moje. To całkiem możliwe. Tam dwa pola, tu jeszcze po rzepaku mam parę pól do rzucenia, więc no może, może. Może prawie cały obornik będzie wywieziony. Jednak parę hektarów mam tego do rzucania. A dawka jest 11 ton na hektar, więc. Więc te 50 ton obornika co miałem, czy tam 80 miałem nawet, o, trochę za dużo, ale tak jakbym miał co roku 50 ton do rzucania, no to by wtedy starczało, nie? No prawie wszystkie pola i wtedy resztę gnojowicą by można było robić. A tak to chyba gnojowicę na razie będę sprzedawał. Gnojowicę będę chyba na łąki na razie trzymał. Znaczy później. Albo też mam jeden fajny pomysł z gnojowicą. Żeby lać na łeb. Że jak będzie już tam pierwsza dawka tego, nie? Będzie pierwsza dawka, pierwsze stadium nawożenia, znaczy nawożenia. Pierwsze stadium wzrostu, no to wtedy zapinąć beczkę i jedzie z gnojowicą. To też nie jest najgłupi pomysł, nie? Zawsze też trochę by poszło. Tyle się pewnie nawozem dorzucił. No i dobra, a ja dojadę tędy? Ja dojadę. Muszę jechać tutaj i zaraz będzie droga w lewo i będę na polu. Jest bardzo fajnie, nie? I tak szybko. Widzicie? No, tu plus 60 tylko mi da. No dobra, dobra, plus 60, nie? Dawaj, dawaj, dawaj. Nie przestawaj. Czemu dawka zero? Czyby próbki za stare były? Możliwe. No ja to sobie azotem dorzucę. Znaczy, no, nawozem. I nie będzie problemu. Dawaj, dawaj. No i dwa rozrzutniki na odcinku będą rozwalone, więc spoko. Jeden przejazd jeszcze będzie zagnojony, jak to się mówi. Nie? Będzie gitara i będzie koniec odcinka, no bo jest 40 minut, więc akurat. Na kolejnym miarturki z rozrzutnikiem nie będę robił. Nie? Bez przesady.
I dobra, dziękuję za oglądanie. Na razie, pa, pa.